Haley, mistrzyni Littleton w surfingu. To widać. Wow, jest wspaniała. Woohoo! Dajesz, Haley! Wow, to było trudne. Hej, jestem Haley. Wiemy. Mistrzyni Littleton w surfingu. Miło cię poznać. Byłaś niesamowita. Jestem Polly, a to jest Shani i... A, gdzie jest Lila? Tutaj, dziewczyny! O! Jajko, królik, prezent. Jutro? O, Rajuśku, dziewczyny! Jutro jest Wielkanoc! Ulubione święto mojego kochanego króliczka Bonity! O, muszę zdobyć dla niej prezent, szybko! O! Woohoo! Dasz sobie radę, Lila! Naprawdę bajeczny pomysł! Powinnyśmy zrobić prezenty dla naszych zwierzaków. No jasne! O, a może ten zamek z piasku? Bonita zawsze chciała zostać królową. O, ale się tu nie zmieści. O, brzoskwinka kocha smakołyki. Kupię jej coś słodkiego w lodziarni. O, zamknięte. O. Może mogłabym złowić ryby dla kapitana Obżarciuszka? Dobra robota, Shani. Założę się, że jest tu coś dla każdego z naszych zwierzaków. Naszym pupilom na pewno to się spodoba. Najlepsza Wielkanoc na świecie. Chodźmy do Kwiatowej Kawiarni, zróbmy im niespodziankę. Pa, pa. Do zobaczenia, dziewczyny. Pa, pa. Hej! Tada! Dzięki, że zawsze miałeś do mnie cierpliwość, kapitanie Obżarciuszku. Oto wielkanocny przysmak. Chciałam przekazać ci to w podskokach. Niespodzianka! Wesołych świąt, Bonita! Jest pewien króliczek, który cię kocha i jestem nim ja! To 14-karotkowe złoto! Cóż za bijajeczny poranek! Jacyś chętni na piknik wielkanocny, chodźcie! Uwielbiam Wielkanoc! Czy mogłabyś mi przynieść resztę kwiatów, Polly? Oczywiście, patrzcie na to! Tada! Imponujące. Nie mogę się doczekać fajerwerków i kolacji. A zwłaszcza słynnego ciasta marchewkowego mamy. O nie, marchewki. Och, wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Nie martw się, mamo. Shani, Lila, mamy marchewkowe wyzwanie. Czy możemy szybko spotkać się w Królikowie? Króliki, nadchodzimy! Już tam idziemy! Dzięki, dziewczyny. Wiedziałam, że mogę liczyć na przyjaciółki. Zaraz wracam z brakującym składnikiem. Jesteście! Żartujesz? Zrobimy wszystko dla ciasta marchewkowego twojej mamy. Musimy się pośpieszyć, żeby zdążyć na fajerwerki. Chodźmy! Uwaga! O, zajmę się tym. Prawie. Może jeszcze za wcześnie na zbiory? Ale bez marchewek nie będzie ciasta marchewkowego. Aha, tu są. Tak. Co to? Za tym królikiem! Nic mi nie jest! Mam cię! Hej! Zawsze popłaca. Jesteś bardzo żwawym maluchem, królisiu. O, obiecujemy przynieść ci kawałeczek ciasta. To nasza marchewkowa obietnica. Chodźmy, dziewczyny. Gdzie udało wam się znaleźć takie pyszne marchewki? Powiedzmy, że zdobyłyśmy je podczas skocznej przygody. Hejka, kochani! Tutaj Poli. Witam was ponownie na moim vlogu. W końcu rozgryzłyśmy, jak dostać się do mapy przygód. A więc... zgadnijcie, co będziemy dziś robić! Odwiedzimy kolejne miejsce na mapie. Minimoc! Zaraz, a dokąd się wybieramy? Do tego... kartonu z sokiem? Mini podróż! Wow, to tropikalny las deszczowy. Ale super! Chodźmy pozwiedzać. Zobaczcie, są akurat 3 skutery. Biorę różowy. Ale super! Ekstra! Widzicie, co tam jest? Taki sam soczek jak na mapie. To wygląda jak tropikalny klub, urządzony w chacie Tiki. I ze świetną muzyką. Słyszycie tę melodię? To cudowna miejscówka, żeby pobawić się i zrelaksować. Ale jak mamy pokonać tę rzekę, żeby się tam dostać? Woda jest zbyt głęboka, żeby przejść pieszo lub przyjechać na skuterach. Przejdźmy się wzdłuż brzegu i poszukajmy płytszego miejsca. Spójrzcie, jakie piękne kamienie. Może oznaczają miejsce, w którym da się przejść. Wiecie? Te dźwięki coś mi przypominają. Muszę to koniecznie nagrać. Słyszycie? To brzmi zupełnie tak, jak melodia, którą było słychać z tamtej chaty Tiki. A to ciekawe. Spróbujmy równocześnie zagrać tę melodię na kamieniach. Co to takiego? Wygląda na to, że dzięki muzyce przywołałyśmy super stylowe auto do przejechania przez rzekę. Woohoo! Tu jest niesamowicie! Masz dobre wyczucie rytmu. No oczywiście, babcia tu była. Muzyka, magiczne kamienie i moje najlepsze przyjaciółki. A za tydzień znów użyjemy paszportu do przygód. Skakuj! Tak bardzo się cieszę, że spędzimy ferie w australijskim buszu. Ja też! I zobaczę moje ulubione zwierzaki. Młoki, koale i kangury. O raju! Naprawdę o raju! Wow! A co to? Wygląda jak nietoperz. To jest Volatucha Migan! Czołem, dziewczyny! I dzięki, że znalazłyście tego urwisa, bo brakowało mi go w dzienniku przyrodniczki. Uwielbiam pomagać, nawet nieświadomie. Powiedzcie, przygoda w buszu! Przygoda w buszu! O, kolejne ukryte zwierzątko. To jest dziobak. Uwielbiam je. Muszę mieć z nim zdjęcie. Duże dzioby pozwalają im wyczuć, że ktoś się zbliża, zanim go zobaczą, zwąchają czy usłyszą. Zgadza się, Shani. To ich szósty zmysł. Niesamowite! Moje oczy wypatrują czegoś, co wygląda jak dziobak skrzyżowany z jeżozwierzem. Jeżobak! To byłaby idealna nazwa, ale tak naprawdę to kolczatka. Jak dla mnie to jeżobak. O, to jest kukabura. One ciągle się z czegoś śmieją. To tak jak my. Jest przecudownie. Czuję się, jakby to były podchody przyrodników. Ciekawe, kogo jeszcze znajdziemy. Stój! Nie ruszaj się. To jest lotopałanka. Nazywa się tak, bo potrafi szybować. Ja też uwielbiam latać. Można nazwać ją Poli. Albo Lila. A może Shani? Od tego całego rozmyślania zgłodniałam bardziej niż krokodyl różańcowy. Wróćmy do obozu, ale wypatrujcie uważnie nieuchwytnego gekona. Tu jest! O nie, nie wyszło. O, tu kolejny. Masz go? Niezupełnie. Mango! Wspaniale, kumpele! To dobra pora, aby rozpalić grilla. Co wy na to? Wiecie co? Znalezienie tych zwierząt zajęłoby mi wieczność. Jestem wam bardzo wdzięczna za pomoc. To było super! Zobaczyłyśmy stworzenia, których w innych okolicznościach byśmy nie spotkały. Wow, słuchajcie! Zapomniałyśmy o motylach! Robimy selfie? Tak! Wszyscy mówią czołem! Czołem! To idealny wieczór na podziwianie deszczu meteorów. O tak! Bezchmurne niebo, ciepłe kakao. Jest wspaniale. A skoro to biwak, możemy pójść spać, o której zechcemy. Czy jesteśmy na 100% pewne, że nocleg na zewnątrz jest całkowicie bezpieczny? Tak, znaczy jesteśmy na moim podwórku. Racja. Mogę być szczera? Nigdy nie spałam pod namiotem. Wiele rzeczy może się wydarzyć. Może nas zaatakować niedźwiedź. A ja mogę przecież wtedy spać. Zadzwonię do mamy i wrócę do domu. Nie ma sprawy, Bella. Ale zostań na deszcz meteorów. Wkrótce powinny się pojawić. Tak! Napij się kakao, podziwiaj widoki, a potem zdecydujesz. Dobrze, chyba. O, zaczyna się! O, dziwna trajektoria jak na kometę. Chwila, to nie kometa. Leci prosto na nas! Ukryjcie się! Jesteście całe? O mały włos nie zgniótł nas... A mały miś? I znowu to samo. A, ten miał dramatyczne wejście. O, czemu żadnej z was nie przestraszył spadający z nieba miś? Chwila, czy to ma coś wspólnego z miniświatem? Chciałyśmy ci dzisiaj o tym powiedzieć. Czasem jakby ratujemy miniświaty! Obiekty takie jak ten otwierają portale do miniświatów, które potrzebują naszej pomocy. I niektórym już udało nam się pomóc. Biwaki może nie są twoją mocną stroną, ale świetnie nadajesz się na mini bohaterkę. Zapraszam na wspólną przygodę. Jasne. Mini moc! To miejsce wcale nie wydaje się być mini. Jest raczej magiczne. O, skoro wspominasz o magii, patrz! Cieszę się, że jesteście. I przyprowadziłyście przyjaciółkę. Wasza wysokość Ruby i czcigodna księżniczko Tropitopi. Pozwólcie, że wam przedstawię przyjaciółkę Belle. Witajcie w nocowankowym rajskim miasteczku, gdzie deszcz meteorów nie ma końca. To wyjątkowy mini-świat, którym możemy nie spać całą noc i bawić się magią. I dlatego was wezwałyśmy. Księżniczka nie wierzyła, że uda nam się zmienić księżyc w diskokulę, a ja uznałam, że to byłby niesamowity widok, więc połączyłyśmy moce, wypowiedziałyśmy zaklęcie i... cóż... niech zgadnę. Zaklęcie nie zadziałało. Spadające gwiazdy skradły nasze moce i rozproszyły je po 4 różnych miniświatach. Jeśli opuścimy nocowankowy raj, by odszukać gwiazdy, możemy na zawsze utracić nasze moce. Mamy zrobić to za was? W których miniświatach ich szukać? Tropitopio, wróciłyśmy! A co to za stworzenie powoli się do nas zbliża? To nasza dobra znajoma, Leńka. Poli, przyjaciółki, księżniczka. Ona nas tu przysłała. Mamy misję odnalezienia spadających gwiazd. Widziałaś tutaj może jakąś ostatnio? Cóż, tak, tędy. Świetnie. Ta gwiazda spadła wczoraj. Czuję, że bije od niej magia księżniczki, ale... potrzebuję kilku dni, aby się wspiąć. Nie mamy tyle czasu. Ja to zrobię. To bardzo trudne wyzwanie, Bella. Cóż, lubię takie. Niezła robota, Bella. Różowa gwiazdo, mini moc! Dokąd teraz? Do podwodnego mini świata. Żyje tam mój przyjaciel Narwal. Przyjaźnisz się z Narwalem? To przecież mój ulubiony morski ssak. Otworzę portal. Brawo! Wspaniale! Maxi przemiana! Zrobiłyście to! Nasze moce wróciły! Zostałybyśmy chwilę, ale musimy dać znać naszym przyjaciołom, że jesteśmy całe i zdrowe. W podziękowaniu za wasz heroizm, nocowankowy raj jest wasz! Naprawdę? Nasz własny, sekretny świat? Bardzo dziękujemy! To my powinnyśmy ci podziękować, Bella. Byłaś niesamowita podczas tej przygody. Twój trik z disco gwiazdą był niesamowity. Tak samo jak wyciągnięcie morskiej gwiazdy z dna oceanu i wspinaczka na najwyższe drzewo. Tak, zachwyciłaś nawet Carisse, najtwardszą kapitankę cheerleaderek. I to w jeden dzień. Wspaniały debiut nowej bohaterki miniświata. Dobrze, dziewczyny. Uporządkujmy nasz kemping. Bella, jeśli biwakowanie nie sprawia ci frajdy, zadzwoń do mamy. Dzięki, Poli. Ale po przygodach w tylu mini-światach jednego dnia, noc spędzona pod gwiazdami z moimi przyjaciółkami już nie wydaje się straszna. Właściwie miło, że tu jestem. A nam jest miło, że jesteś z nami. Jeśli dzisiejszy dzień ci się spodobał, to zaczekaj. Nigdy nie wiadomo, gdzie będzie następna misja. Dzięki, że przyszłaś pomóc nam nakarmić króliki, Bello. Nie ma za co, Poli. Pomogę w podskokach. Dokąd się dzisiaj wybierzemy? Chyba tam, gdzie poniesie nas wiatr. Sekretna wiadomość? Księżniczka Rain serdecznie nas zaprasza na królewski, tęczowy bal! No to na co jeszcze czekamy? Pięknie! Królewsko pięknie! Cieszcie się królewskimi strojami. Jakimi strojami? To modowa zagadka. Pora na poszukiwania. Tutaj nic. Tu też nic nie ma. O, sekretny pokój. Ale tutaj też pusto. A może mogłabym założyć to jako koronę? Co sądzicie? Zbyt awangardowo. Masz coś, Shani? Nie, szukałyśmy wszędzie. Jednak nie wszędzie. Pięknie! Teraz jesteście gotowe na bal! Księżniczka Rain! Najlepszy dzień w życiu! A przecież to dopiero początek!